Drodzy bracia i siostry, przyjaciele Bazyliki Świętego Jacka, kolejne święta Bożego Narodzenia, kolejny raz w naszym życiu gromadzimy się razem, aby złożyć małemu Jezusowi najlepsze życzenia, bo to przecież Jego urodziny. Przynosimy w darze nasze serca, oczyszczone w sakramencie pokuty. Przynosimy serca pełne wdzięczności za dar, Boży dar dla świata, dar Jego Syna, Emanuela, Boga, który pozostał pośród swego ludu. Dlatego odważniej przychodzimy, by stanąć przed Nim, bo tak jak kiedyś Bóg Ojciec nie pogardził swoim ludem, ale posłał mu swego jedynego Syna, tak i teraz przychodzi do nas pod postacią sakramentów świętych i żywego Słowa. Przychodzi w darze braci i sióstr, z którymi tworzymy żywy Kościół. Przychodzi w rozpaczliwym wołaniu człowieka, który w życiu się pogubił i pragnie odnaleźć prawdziwą wolność i żywą nadzieję dla siebie i swoich bliskich. Nie tylko dla nas, ale i całego świata był i nadal jest to trudny rok. Potrzeba nam refleksji, zdrowego dystansu, aby z perspektywy popatrzeć na siebie i otaczający nas świat i zapytać, w jakim kierunku osobiście zdążam i w jakim podąża cały świat. Chrześcijanin, uczeń Jezusa wie, że tą jedyną perspektywą i miarą patrzenia na otaczający go świat jest miłość, ta, która rodzi się w Betlejem. Ta miłość, o której prorok powiada, przedziwny doradca, Bóg mocny, Książę pokoju. Tylko ta miłość może nadać prawdziwy sens i przywrócić godność człowiekowi. Niech tegoroczne życzenia, łamany opłatek i serdeczna kolęda będą pełne treści i niosą w sobie prawdziwą nadzieję. Tradycyjnie zdrowych, pogodnych, pełnych Ducha Bożego świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku dla was wszystkich, dla naszych kochanych parafian i przyjaciół i całej naszej Polonii, prosto z serca Jackowa, z Bazyliki Świętego Jacka. Szczęść Boże!